Witamy, witamy. Tu zdrowy kanał ATVB i zdrowe żywienie, optymalne żywienie. Celina Chacińska. Witam bardzo serdecznie. Autorka kilku książek. A co dziś? Dziś porozmawiamy na temat żywienia optymalnego dla sportowców, tak? I dla seniorów. Jak najbardziej. Czym się różni żywienie dla sportowców niż dla osób, powiedzmy, normalnie funkcjonujących? Witam bardzo serdecznie. Cieszę się, że poruszasz ten temat, bo ta kwestia jest bardzo ważna. Optymalni sportowcy, czyli żywiący się żywieniem optymalnym doktora Jana Kwaśniewskiego, są najbardziej wytrzymałymi sportowcami, zwłaszcza ta wytrzymałość jest po 40 minucie, kiedy to zaczynają być spalane tłuszcze. I tutaj te osoby, właśnie ci nasi sportowcy, osiągają największe, najlepsze rezultaty i wyniki. Jeżeli chodzi o sportowców i żywienie optymalne, niewielka jest tu modyfikacja. W zależności tutaj od intensywności wysiłku fizycznego, jeżeli on jest bardzo duży, należałoby zwiększyć podaż białka. Doktor Kwaśniewski i nasi lekarze optymalni podają, żeby nie przekraczać 1,2 do 1,4 g białka na kilogram masy ciała, czyli są to górne granice ilości białka, czyli 100-120 g więcej nie ma takiej potrzeby dawać. Na rynku czy w siłowniach spotyka się zalecenia dietetyczne 200-300 gram białka. Przy żywieniu optymalnym nie ma takiej potrzeby, jest to ewidentny nadmiar białka. Także też proszę tutaj, kochani Państwo, uważajcie. Jeżeli doktor Kwaśniewski mówi 100-120 gram białka wystarczy, to nie ma takiej potrzeby. Znam wielu optymalnych sportowców, którym wystarcza 50 gram białka, 50, czy jak ktoś jest wyższy, 70 gram białka na dobę. Także tutaj bardzo proszę z rozwagą dobierać to białko. Tłuszczu oczywiście, jeżeli jemy normalnie 2,5 do 3,5 grama tej ilości co białko, przy sportach można ten tłuszcz zwiększyć do 5-6 gram razy na 1 gram białka, czyli proporcja 1 do 5, nawet do 6. Węglowodany oczywiście dobieramy tyle, żeby nie było ciał ketonowych. Każdy z nas jest inny i każdy z nas ma inny metabolizm, inny wysiłek fizyczny. Więc tutaj podstawową sprawą jest mierzenie poziomu tych ciał ketonowych w moczu. Ma ich nie być. Dla jednego może to być 50 gram węglowodanów, a inny sportowiec będzie potrzebował 130-150 gram węglowodanów na dobę. Także też proszę zwracać uwagę, żeby tutaj celowo nie wpuszczać się w ketozy, jeśli nie ma takiej potrzeby. Widziałem w którymś w komentarzu takie pytanie, stwierdzenie, że przecież energia to jest z węglowodanów. Co ty na to mówisz? Tutaj dietetyka oficjalna podaje, że dwa źródła energii, bo wiadomo, białko, proteiny, czyli pierwsze, najważniejsze. I każdy z nas musi zjeść określoną ilość białka. I potem według dietetyki podzielone jest na dwa źródła energii. Jednym źródłem są węglowodany, drugim źródłem są tłuszcze. To białko ma około 4 kilokalorii, węglowodany 3,7, tam 4 kilokalorie, tłuszcz ma 9 kilokalorii. Sam wodór ma 34 kilokalorie. Tłuszcze to są węglowodory, tak? Wodór, najbardziej kaloryczne, energetyczne paliwo. I teraz musimy rozdzielić, czyli prawdą jest, że energia pochodzi z węglowodanów i takie też są zalecenia Instytutu Żywności i Żywienia, że jemy określoną ilość białka, dużo węglowodanów, czerpiemy energię właśnie z węglowodanów i nie jeść tłuszczu. Natomiast doktor Kwaśniewski w żywieniu optymalnym podaje odwrotność tego, czyli jemy, źródłem energii są tłuszcze i ograniczamy węglowodany, czyli przestawiamy sobie szlaki metaboliczne ze spalania węglowodanów na spalanie tłuszczy. I jedna dieta jest zdrowa i druga jest zdrowa. Tą dietę wysokowęglowodanową, niskotłuszczową doktor Kwaśniewski nazwał, czy przyjrzał się, jak jedzą Japończycy i w cudzysłowie nazwał ją dietą japońską. Uznał, że jest również ona dobra i można ją stosować też właśnie te węglowodany jako źródło energii, ale warunek jest jeden. Nie łączymy z tłuszczami.
Kochani Państwo, tutaj faktycznie dr Kwaśniewski w swojej mądrości, oprócz żywienia optymalnego, podaje nam jeszcze przepis na odwrotność, czyli podaje nam dietę tak zwaną japońską dla tych, którym nie pasowałoby żywienie optymalne. I teraz najciekawsza rzecz. Połączenie źródeł energii, czyli węglowodanów i tłuszczy, sprawia, że powstają choroby cywilizacyjne. Czyli wtedy najgorszy układ jest, gdy 45% energii jest pozyskiwane z węglowodanów i 45% energii pozyskiwane jest z tłuszczu, czyli pomieszanie tych właśnie dwóch źródeł energii. Czyli jeżeli decydujemy się na żywienie optymalne, czyli dietę wysokotłuszczową, powinniśmy ograniczyć węglowodany do tych 50-70 gram na dobę. Jeżeli decydujemy się na dietę wysokowęglowodanową, powinniśmy ograniczyć tłuszcze do około 45 gram na dobę i unikać tłuszczy nasyconych. Także to są dwa przeciwstawne modele żywienia. No właśnie akurat tutaj mam zaznaczone nawet w książce doktora Jana Kwaśniewskiego strona 17. Właśnie opisane jest, jak właśnie ten drugi model żywienia, czyli tak zwana dieta japońska, czyli to, o czym mówisz, to źródło węglowodanów. No, ja oczywiście, jak zaczynałam dietetykę, to pokazano nam takie żołądki, trzy żołądki i pokazane jest, ile należałoby zjeść białka, żeby pokryć kaloryczność. Ile należałoby zjeść węglowodanów w żołądku, tak? Czyli tu był pełny żołądek, węglowodany trzy żołądki, a tłuszczu był żołądek i tam na dnie taka ciupka. Czyli możemy albo zjeść malutko, objętościowo, czyli skondensować najwięcej energii, najwięcej witamin i minerałów do jak najmniejszej objętości, lub możemy jeść przyczepę warzyw i to będzie równowartość tego, co tutaj mamy. Żołądek nasz jest mniej więcej taki i tak też wygląda posiłek człowieka optymalnego. I tu mamy skondensowane najlepsze białko, odpowiednią ilość energii, czyli tłuszczu, a wraz z tym dobrane witaminy i minerały, czyli minimum objętości, maksimum wartości odżywczych. Natomiast jakbyśmy chcieli pozyskiwać z węglowodanów, to przypuszczam, że przyczepa warzyw byłaby mało, żeby pokryć tyle witamin i minerałów, która jest tutaj w pożywieniu optymalnym. No, doktor Kwaśniewski mówi, człowiek nie powinien robić nic ponad to, co robić musi, więc po co ma przerabiać te ilości? Zresztą w warzywach, no, ponad 90% to woda, zresztą zatruta woda. Woda znacznie lepsza i tańsza jest w czystej, naturalnej postaci, taką chociażby jak tutaj dałeś nam w szklanym opakowaniu. I ta woda jest znacznie tańsza, bo woda w warzywach, zwłaszcza tych supermarketów, to jest po prostu chemia. Opryski, wszystko co tam jest, mówimy środki ochrony roślin. Dlatego mówię, to jest zatruta woda i lepiej z innych źródeł brać sobie to pożywienie, żeby organizm właśnie wszedł na taką lekką pracę, minimum objętości, maksimum składników odżywczych. No właśnie woda, mówisz, woda przed posiłkiem, w trakcie, po posiłku? No, fajne pytanie. Najlepiej jest nie rozcieńczać kwasu solnego nadmierną ilością płynów podczas posiłku. Dobrze jest po przebudzeniu wypić sobie tam naszą ilość wody. Dla jednego jest to szklanka, dla drugiego trzy szklanki. Solą. Wody przegotowanej. Jak ktoś ma taką potrzebę, to można oczywiście z solą, można z łyżeczką octu jabłkowego, łyżeczką soku z cytryny, można pić też naturalną lub zieloną herbatę, tak jak ja lubię. Rano mam rytuał picia zielonej herbaty, najpierw jest szklanka wody, potem zielona herbata, potem dolewka zielonej herbaty, a potem druga dolewka zielonej herbaty. A później kawusia. Ja akurat nie pijam kawy rano, ja mam tyle... Ja piję kawę. Ale dopiero po wodzie. I kochani Państwo, tutaj potem dopiero jemy posiłek i tutaj no, do szklanki, filiżanki maksymalnie podczas posiłku, bo trzeba gryźć. Część ludzi, do których ja należę, nie lubi gryźć, więc oni by połknęli wszystko naraz. A żeby to ułatwić, biorą sobie duże ilości płynów i popijają sobie po prostu, tak? Więc najlepiej takim osobom dać to wszystko rozdrobnione, ja to mówię pozaustrojowo, czyli maszynki do mielenia, blendery, bo te osoby i tak nie usiedzą, żeby to gryźć, więc nie ma szans. Będą łykały jak pelikan rybę. Więc takich osób nie zmieniamy, zresztą nikogo nie wolno nam zmieniać. Dajemy wszystko rozdrobnione pozaustrojowo, taka osoba sobie je. I dobrze jest nie pić 2 godziny po posiłku. Dlaczego to jest tak ważne? Po posiłku? Tak, 2 godziny po posiłku nie pić. No 2-3. Wow. Optymalny człowiek, co jest ciekawostką, jest, wytwarza wodę
ze spalania tłuszczu. Z 250 gram tłuszczu wytwarzamy 200 ml wody, tak jak w Lourdes. Potencjał redox nawet minus 510 mV i pH nawet te 9. Także tak cudownie skonstruowany jest nasz organizm. Ma maszynkę do wytwarzania takiej wody. My optymalnie nie potrzebujemy żadnych urządzeń do wody typu, no nie chcę już tam mówić, są takie, takie, takie. My mamy to dane od stwórcy, od natury, pod warunkiem, że spożywamy tłuszcz. Popatrzmy, wielbłąd na pustyni dzięki temu, że ma tłuszcz w garbie swoim, potrafi przetrwać wiele dni. Tak samo my, spalając tłuszcz, powstaje właśnie taka woda i optymalnie nie mają takiej potrzeby picia. Tu oczywiście pijemy wtedy, kiedy chcemy, ile chcemy, jak jest upał, to nie patrzymy, że ja powiedziałam, że 2 godziny, tylko pijemy, tak? Albo zrobiliśmy coś, że jakaś toksyna była, jakieś substancje szkodliwe typu glutaminian sodu, barwniki, czy jakaś jeszcze inna chemia, słodziki, organizm odbiera to jako toksynę i chce wypłukać. Dlatego nam się chce pić. Wtedy nie patrzymy, że ja mówiłam 2 godziny, tylko po prostu pijemy, żeby to wydalić jak najszybciej. Dlaczego? Dlaczego mówię tutaj, żeby nie rozcieńczać kwasu solnego, który jest w żołądku? Tam powinien być intensywny, skondensowany kwas solny, po to, żeby trawione były białka. Jeżeli rozcieńczymy sobie kwas solny, czy to nadmierną ilością płynów, czy chociażby lekami na zgagę, na refluks, inhibitorami pompy protonowej, tam jest niewłaściwe pH, jest to rozcieńczone i niestrawione białka idą dalej do przewodu pokarmowego i są przyczyną chorób z autoagresji. Także pilnujmy, żeby nasz żołądek był zakwaszony, dokwaszony. Na żywieniu optymalnym wszyscy mamy prawidłowe pH 1,5, między 1,5 a 2. Także to jest też ważne. Bądźmy spokojni. Doktor Kwaśniewski mówi, że tu jest to prawidłowe pH i nie musimy tu niczym się dokwaszać, zakwaszać, odkwaszać. Ktoś mówi równowaga kwasowo-zasadowa. Ja mówię, jak ktoś mówi zakwaszenie organizmu. Przy żywieniu optymalnym nie występuje. Są wszystkie potrzebne aminokwasy. pH krwi 7,365. Odchylenie każde o 0,01 kończy się śmiercią. Żeby nie doszło do zakwaszenia organizmu, stwórca dał nam pewne mechanizmy buforowe w płucach, w nerkach, przez skórę, w kościach przede wszystkim. Żeby utrzymać prawidłowe pH, pobierane są związki fosforu i wapnia z kości i w ten sposób powstaje osteoporoza. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy chociaż z pożywienia utrzymali właśnie tą równowagę kwasowo-zasadową, czyli odkwaszające warzywa do każdego posiłku. Doktor Kwaśniewski podaje to w swojej pierwszej książce, tej naprawdę pierwszej, i tam jest opisane właśnie, jakie produkty alkalizują, czyli właśnie te warzywa. Tłuszcze są alkalizujące, neutralne, żółtko również alkalizuje, jajko zakwasza, białko silnie zakwasza, choćby z powodu wartości zakwaszających tego białka nie spożywamy. Zakwaszają najbardziej cukier, chleb, kluski, pierogi, makarony, mączne rzeczy, słodycze, słodkie napoje, kasze, ryże, ale też właściwości takie mają mięsa, ryby, sery. Żółtko jako jedyne białko jest alkalizujące, także też żebyśmy to pamiętali. Wróćmy na chwilę jeszcze do sportowców. Posiłki. I podobne pytanie, przed, w trakcie czy po dla sportowców, co jest najlepsze? Jeżeli on ma wysiłek fizyczny, to powinien zjeść na ile wcześniej, czy w trakcie i ewentualnie ile czasu po? No wiadomo, śniadanie jemy wtedy, kiedy jesteśmy głodni. W ogóle przy żywieniu optymalnym obowiązuje zasada, jemy wtedy, kiedy jesteśmy głodni. Nie wolno jeść nam, gdy nie czujemy głodu. I tak też każdy po przebudzeniu na pewno zjada sobie jakieś śniadanie. Sportowcy oczywiście przed wysiłkiem, przed jakimiś tam zawodami, treningiem, zwiększoną ilość tłuszczu, natomiast po treningu więcej węglowodanów, tak? Uzupełniamy to jako węglowodany. Pamiętając oczywiście cały czas o tym naszym potrzebnej ilości białka, bo białko jest tutaj najważniejsze. Mhm. Doktor Kwaśniewski fajnie opisuje, że piłkarze, którzy w piłkę nożną były mecze i po 40 minucie właśnie optymalni, te drużyny, które zastosowały żywienie optymalne, właśnie miały największe efekty, rezultaty. Przebadano w Warszawie, Uniwersytet Medyczny we Warszawie przebadał sportowców, wydolność osób żywiących się optymalnie i faktycznie no, jest ona imponująca. Jeszcze w czasach, gdy doktor Kwaśniewski robił to na szczurach, tam pod przewodnictwem
pamiętam, chyba profesora Birgera, było robione doświadczenie na szczurach. Przywiązywano szczurom, no niestety tak, takie są badania. Takie doświadczenie. Przepraszam najmocniej, że to muszę mówić. Ale do ogonków przywiązywano im obciążenie. Wrzucano te szczury do wody, czyli grupa szczurów kontrolna i grupa szczurów karmionych optymalnie. No i te dawno już wysiadały, te normalne, podczas gdy optymalne wytrzymywały tą próbę dużo, dużo lepiej. Wielokrotnie tam te szczury przebijały normalne. No ale to jeszcze piguś w porównaniu z tym, jak trzeba było te szczury uśmiercić już po tym badaniu. Podano im eter. Te normalnie odżywione popadały, te optymalne drugą dawkę żyją, trzecią dawkę żyją. Dopiero przy pięciokrotności dawki tej, którą dostały normalne szczury, szczury optymalne dopiero padły. Także no pięciokrotność wytrzymania. Drastyczne badanie. No, takie drastyczne. Drastyczne. No ale wtedy no, trzeba było udowodnić, tak, badaniami naukowymi. Tutaj premier Jaroszewicz zgodził się zrobić badania. Takie badania były robione. Wszystkie te informacje można znaleźć właśnie u źródła na stronie doktora Kwaśniewskiego www.dyry-kwasniewski.pl. Tam jest pokazane, w jakich ośrodkach były robione badania, jakie tam efekty. Tutaj pragnę powiedzieć z tego miejsca, że profesor Julian Aleksandrowicz wydał bardzo pozytywną opinię na temat żywienia optymalnego doktora Jana Kwaśniewskiego. Tutaj jestem za to wdzięczna, że miał odwagę zrobić to i publicznie jest to właśnie na piśmie pokazane. Książka Jak nie chorować doktora Jana Kwaśniewskiego, też tam jest udokumentowane wszystkie te badania, gdzie zostały zrobione i te pozytywne opinie na temat żywienia optymalnego. A żywienie optymalne czym się różni dla osoby w sile wieku, a dla seniorów? Czy to się jakoś coś zmienia? Przejdźmy teraz do seniorów. Faktycznie osoby, które tam już mają jakiś tam wiek, może nie określałabym liczbą lat, bo można mieć 90 lat i być zupełnie sprawnym, a można w wieku 60 lat... Ale tak się mówi, że seniorem można być od 60 lat, a można być od 90 lat. Dokładnie tak, a niektórzy zakładają, że 120 lat będą żyli, bo takie są faktycznie możliwości. Żyjemy tam 7-9-krotność okresu dojrzewania, czyli jak dziewczynka dojrzała w wieku 12 lat, to policzmy sobie razy te 7 czy nawet 9, czy chłopczyk w okresie mutacji, no i wychodzi nam, że możemy żyć 120 lat pod warunkiem, że mamy zdrową żywność, zdrową wodę, zdrowe powietrze i udany związek, tak? No, taka i jest żyjemy to w lesie. No i możemy żyć w lesie jak najbardziej w zgodzie z naturą. No niestety tutaj nie wiem, czy ktoś spełnia te warunki oprócz mnie. Na pewno wiele osób. Ja oczywiście mam związek z samą sobą, bo ja nauczyłam się kochać siebie, dbać o siebie. Siebie mamy do końca życia. To jest najwspanialszy związek. Kochać siebie to jest największa sztuka. Pozytywne podejście do życia. Dokładnie tak. Jeżeli kochamy siebie, kochamy cały świat, wszechświat i wszyscy kochają nas, także ta miłość do siebie ma znaczenie. I tutaj możemy dożyć tego okresu, no ale faktycznie ktoś już dochodzi do tego momentu, kiedy zaczyna się ta starość. Starość, czyli niedołężność, wtedy kładziemy się do łóżka i spada faktycznie zapotrzebowanie na białko, przewód pokarmowy spowalnia, należałoby podać dietę lekkostrawną, czyli już nie daje się takich ilości mięsa, serów, ryb. Dana osoba sama wie, osoby starsze już nie mają potrzeby tutaj obżerania się. Tłuszczu oczywiście też możemy dać mniej, zwłaszcza jeżeli ktoś przechodzi w wieku starczym na żywienie optymalne, no to przy takiej ilości tłuszczu, jaka jest w klasycznej złotej proporcji, od razu jest biegunka, organizm jest nienauczony, także są biegunki tłuszczowe. One ale to tylko na początku. Dwa tygodnie trwają i mijają, wtedy należy okresowo zmniejszyć tą ilość tłuszczu. No i oczywiście węglowodany też jest mniejsza ilość, bo są różni. Starsi ludzie jeżdżą na rowerach, na nartach, na motorach, a drugi człowiek tylko pilotem operuje. Także jedyna aktywność fizyczna to jest przestawianie kciukiem pilota od telewizora. Także to też każdy jest inny, ale generalnie spada, je się mniej, zapotrzebowanie na białko, tłuszcz, węglowodany spada, dieta, żeby była lekkostrawna. O dziwo chcę powiedzieć, że ja, spotykając moich rówieśników, i to 2 lata temu,
chociażby takie święto wszystkich świętych, zmarłych, chodzi się po cmentarzach, spotykam koleżanki z klasy, które były wzrostem równe ze mną i patrzymy, a taka osoba jest mi o głowę, czyli nie wiem ile tu jest centymetrów, o głowę jest niższa. No i oczywiście obie robimy wielkie oczy, jak to w jednej ławce siedziałyśmy, byłyśmy jednakowego wzrostu. Dlaczego ty jesteś taka niska, dlaczego ja taka wysoka jestem, tak? Obie patrzymy na siebie. No, przyjeżdżam do domu, mierzę się, no 3 cm więcej niż w młodości. Ja mówię, ty wróć do domu, zmierz się i powiedz mi, czy ważysz. Nie, no ja 20 cm mniej. Kochani Państwo, ja mam 51 lat. W wieku 49 lat urosłam 3 cm. Coś jest nie tak. Moi rówieśnicy się pokurczyli, bo to nie ta jedna. Potem spotkałam jeszcze innych rówieśników, zaczęłam drążyć temat oczywiście, dlaczego ja jestem wyższa o 3 cm niż mając 21 lat. Dlaczego tamte osoby są niższe? Ja po prostu spożywam kolagen, czyli skórki wieprzowe, salcesony, pasztety, galarety, tam wszędzie, gdzie ten jest kolagen. Głównie ja skórki wieprzowe, ponieważ miałam bielactwo, a na bielactwo lekarstwem są te skórki. No i okazało się, że niechcąco lecząc bielactwo, uzdrowiłam się właśnie z bólów kręgosłupa, czyli kręgi, te krążki międzykręgowe, tam się uzupełniły kolagenem i kręgosłup się rozciągnął. Ja oczywiście stosuję też ćwiczenia rozciągające, gimnastykę, więc może to też stąd wynikać. No niemniej jednak procesy starzenia, które zaobserwowałam u rówieśniczek, zachodzą bardzo szybko, bo kurczenie się, czyli zanika ten kolagen. Kolagen akurat, gałka oczna jest zbudowana 80% z kolagenu, tak też i uzdrowiłam sobie żywieniem optymalnym wzrok. Poprawił mi się o 4 dioptrie, gdzie byłam osobą niewidomą, niedowidzącą, 3 operacje oczu przeszłam. Także teraz funkcjonuję całkiem fajnie, mogę prowadzić samochód, mogę rozpoznać moje dzieci właśnie dzięki temu kolagenowi, który spożywam razem z witaminą C i z krzemem. Super. Chcę się Ciebie zapytać o żywienie przy dnie moczanowej. O, też ciekawy temat, bo tutaj doktor Kwaśniewski fajnie w swoich książkach, a zachęcam, polecam tą jako pierwszą, żywienie optymalne. Tutaj są jadłospisy oczywiście na 7 dni. Tutaj jest białka około 100-120 gram, bo tak należałoby rozpocząć to żywienie optymalne na okres przejściowy. Natomiast dna moczanowa jest to choroba, wynikające z nadmiaru puryn w diecie, połączenie węglowodanów, połączenie nadmiernej ilości białka i alkoholu. Należałoby tak częściowo do wyjścia z dny moczanowej przez około 2 tygodnie ograniczyć te puryny, czyli wywary z mięsa, ryby, serii, wędliny ograniczyć. Zupki wtedy gotujemy nie na rosołach, nie na tłustych wywarach, tylko na wodzie. Zupki jarzynowe oczywiście z żółtkami i z masłem. No alkohol, kakao też przykłada się do dny moczanowej, ale jeszcze ciekawszą kwestię chcę powiedzieć. Alkohol to rozumiem, ale kakao dlaczego? No to też takie ma właściwości czekolada, kakao. Ale wróćmy teraz dna moczanowa, bo fajnie, ja bym to rozdzieliła. Dna moczanowa w objawach i dna moczanowa w papierach, czyli w badaniach laboratoryjnych wychodzi wysoki poziom kwasu moczowego. No i doktor Kwaśniewski znalazł opracowanie, gdzie okazało się, że wysoki poziom kwasu moczowego mają najinteligentniejsze osoby, czyli rektorzy uczelni, biznesmeni, różne osoby, które mają najwyższe osiągi w danych dziedzinach. I świadczy to tylko i wyłącznie o wysokim ilorazie inteligencji. Natomiast jeżeli faktycznie mamy tą dnę moczanową w objawach, czyli podagra, czy inne odmiany właśnie bólu stawów, no to wtedy stosujemy te ograniczone ilości białka. Wtedy dajemy 0,5 g białka na kilogram masy ciała należnej, czyli około 35-40 g białka na dobę do wyjścia z dny moczanowej, co zajmuje około 2 tygodnie, czyli taka dieta żółtkowo-warzywna-tłuszczowa, czyli żółtka, masło i warzywa bez limitu, tak? Aż dana osoba się tym naje. Po 2 tygodniach już powinno być dobrze. Te leki miluryt można już tu w połączeniu za zgodą lekarza, bo ja nie jestem lekarzem, nie mam uprawnień ani do przepisywania leków, ani do odstawiania leków, więc wychodzą prawidłowe wyniki i tutaj wszystko jest ok. Jako ciekawostkę chcę jeszcze powiedzieć, że spotkałam osobę, która
żywiąc się surowymi warzywami i owocami, nabawiła się dny moczanowej, reumatoidalne zapalenie stawów, oczywiście tam było osteoporoza, no choroba, osoba chora, no właściwie umierająca, tak? I usłyszała o diecie karniwora, czyli jedzenie mięsa, steków tylko i wyłącznie, a ta osoba akurat chciała żywienie optymalne, więc dołożyła sobie tłuszcz, czyli jakieś masło lub smalec, czyli mięso i smalec. Przeszła z tych owoców warzyw właśnie na jedzenie mięsa w każdym posiłku, w każdym, czyli w dwóch, ewentualnie w trzech posiłkach. Kawałeczek mięsa po prostu, kawałeczek masła i to było całe jedzenie, bez węglowodanów. Gdzie wtedy na warzywach miała dnę moczanową, przechodząc na mięso, pozbyła się całkowicie dny moczanowej, wyniki i w objawach, i w wynikach. I co najciekawsze, pozbyła się anemii, gdzie zawsze te wyniki były złe. Raz w miesiącu było przetaczanie krwi z powodu anemii. Jedząc mięso w miesiąc, ta osoba wyszła z anemii, z dny moczanowej. Także tutaj należałoby się rozważyć, gdzie tkwi i w czym jest tutaj jakieś badania naukowe. Cały czas apeluję tutaj do rządzących narodami, aby wreszcie ktoś zainteresował się i zrobił tutaj badania nad żywieniem optymalnym, nad dietą niskowęglowodanową, żebyśmy tutaj mieli jasność w temacie. Pamiętajmy, aby spożywać zdrowe, ekologiczne mięso i inne produkty. To o to chodzi. Markety zostawmy sobie. Dzięki piękne za dzisiejszy odcinek. Dzięki, Celinko. I jestem do zobaczenia. Jestem bardzo wdzięczna za wysłuchanie. Do zobaczenia. Do zobaczenia do następnego odcinka. Pozdrawiamy. Pa! Witam. Dziękuję Tobie za obejrzenie tego materiału. Jeżeli był dla Ciebie wartościowy i chciałbyś wesprzeć moją trudną pracę, to w opisie pod filmem znajdziesz numer konta. Dzięki śliczne za każdą wpłatę. Pozdrawiam pięknie, Artur.